Cześć wszystkim. Mecz pomiędzy iTrollem i Picimiem oraz Highbornem oraz Caputo. Z drugiej strony mapa Discord 4 i przyznam szczerze, że moja cierpliwość zaczyna się powoli kończyć, bo ten mecz nagrywam po raz trzeci. Za pierwszym razem już zabrakło mi miejsca na dysku, na którym normalnie nagrywam, a dzisiaj już nagrywam go po raz drugi, bo za pierwszym razem miałem ustawiony zły dysk, znaczy złą partycję, na której się filmik ma nagrywać. No i przez prawie tam, bo to jest jeden z dłuższych meczyków, nawijałem, po czym miejsce na dysku się skończyło i muszę przyjść kolejny raz do nagrania. Już tłumaczę tutaj, o co chodziło z tym pingiem, bo tego w zasadzie nie ma za bardzo co ukrywać, bo już wcześniej o tym mówiłem. Zdaje się, że przy okazji meczu, który miałem przyjemność rozegrać z Jockiem, bodajże na mapie, nie pamiętam której, chyba to był Boniard, ale nie jestem pewien. Tutaj jak widać próba troszeczkę harasowania ze strony trolla, czyli troll chciał troszkę zatrollować Kapu, to ten pylon został szybko ściągnięty, znaczy przepłoszony. No a jak tutaj widać, to gdyby się troll cofnął z tą kropką, to zobaczył, że coś tutaj śmierdzi, bo zobaczył, by cztery supplye na wallu, co się bardzo, bardzo rzadko zdarza, a tu jeżeli widzimy, no to się wyjaśnia, o co chodziło z tym pingiem. Tutaj Caputo, znaczy Highborn pinguje, że będą się budowali tutaj, czyli jak już wspominałem wcześniej, to jest jeden z tych meczów, które pokazują próbę, i jak to czasami wychodzi, z założeniem kontejna swoim przeciwnikom. Tutaj jeszcze wrzucę, o, i o tak, widok Pcimia, to jeżeli spojrzymy na minimapę 1, STV-ka została zczapiona, że tam idzie drugie od Caputo, wprost podeszły pod widok tego Overlorda, więc tutaj już także dość sprytne rozegranie. Caputo zamarkował, że wysłał te dwie STV-ki na Zelnagi, co jak widzimy tutaj pójdzie na Zelnagi i szybciutko, nawet nam nie doszło do tej Zelnagi. I szybko tutaj widać, minimalnie się minęły, ten drugi Overlord nie miał prawa zobaczyć tej STV-ki, która poszła w odpowiednie miejsce, a tutaj Highborn, jak widać, także się wycofuje i poza zasięgiem budującej się haczerki wraca do budowy tego tych baraków, które tam będą służyły do założenia kontejna swoim przeciwnikom. Overlordy wysłane w odpowiednie miejsce na tej mapie, jeżeli chodzi o Zerga. Tu jak widzimy, Highborn kończy pracę nad swoim orbitalem. Caputo no niestety jeszcze nie może tego zrobić, gdyż dopiero buduje mu się ten pierwszy barak, już pierwsze Marinesy wyszły, a przeciwnicy Zerg odpowiednio dronuje. Pierwsze zerglingi dopiero teraz wypadają. Zaraz tutaj jak widać, jeżeli nie zostanie szybko wybudowany jakiś Overlord, to będzie miał supply Loka Pcimi. No i jak widać, tutaj lecą już kolejne SCV-ki. Przyznam szczerze, że tą jedną SCV-kę można było tutaj przesłać na tą Zelnagę, a ta druga miałaby dłuższą, znaczy krótszą drogę do tego, żeby tutaj móc coś tam więcej zbudować. Teraz szybkie spojrzenie, ta haczerka już się kończy budować, mamy już pierwszą bandę pięciu Marinesów. No i jak widzimy, to także u trolla, także dość standardowo, jeżeli chodzi o przypadek Protosa, czyli chronobustowanie Warbeat Technology. I cztery, patrzcie, cztery Gateway, to nie jest typowy Forge, zresztą tutaj widać 28 supply, nawet jeżeli odliczymy dwa na tego jednego Stalkera plus jeden na ten, no to nie jest zagranie na For Gate'a. No i pierwsze zerglingi biegną już na to, żeby wybadać, co też przeciwnicy robią. Caputo jako pierwszy ma już tutaj pierwszą przybudówkę, jest to... Oj, pierwszy jako pierwszy, a dobra. I pierwszy, no i po raz kolejny uderzenie pierwsze, pierwszy inicjalny push, który tam w międzyczasie zerglingi poszły, skasowały tą SCV-kę na Zelnadze, no i teraz próbują przyatakować. No, też tego za bardzo nie rozumiem, bo ci Marinesi są zajęci kasowaniem tej ekspansji, więc Zerlini mogli tam troszeczkę więcej namieszać. A tak to widać, że Zerlini po prostu wyparowały podobnie ta ekspansja. No i jeszcze posiłki, które tutaj Caputo wraz z dochodzącymi Marinesami od Highborna przeganiają próbę odsieczy od
trolla. Warpgate Technology wynalezione, transformacja do Warpgate'a, wiadomo, jest to dość skuteczne. No i próba ataku, także na pewno jest ta tak zostaje szybciutko ściągnięta, no ale już wsparcie od swojego partnera 6, 5 już zostało, 4 w tym momencie, może ten jeszcze ten jeden zostanie ściągnięty. Nie za bardzo to wszystko tutaj wyszło, a jakoś chłopaki tutaj dali radę. No i w międzyczasie widać, że właśnie troll próbuje tą bandę odciągnąć. Jeden ten zostanie ściągnięty, drugi także. No i trzeci prawdopodobnie też zostanie ściągnięty. Nie wiem, czy czwarty zdąży uciekać, bo raczej nie w tym momencie. No i już kolejna fala tych stalkerów wraz ze wsparciem speedlingów ma szybką robótkę. Jeden Marius się za bardzo zagalopował. No i ci kolejni także tutaj zbyt dużo już nie działają. Na szczęście przy takiej ilości baraków mamy 3 od Caputo, 4 od Highborna, więc ten Marius cały czas tutaj, jak widać, strumieniem się wylewają z tych baraków i przeganiają armię zarówno Picimia, jak i trolla. No i jak widać, także pierwszy SCV-ka próbuje właśnie postawić coś, co będzie takim zaczątkiem linii bunkrów, a tego ataku przyznam szczerze, że do końca nie rozumiem. No i dobrze, że został to wszystko wycofane i będzie tutaj broniło. No ale chłopaki powinni zaczekać na resztę swojego wojska i wtedy coś tam próbować działać, a nie takimi małymi siłami, które zostaną wciągnięte nosem przez tą czekającą tutaj na nich armię. W międzyczasie tam widzieliśmy, że Bailing Nest został założony. No i pierwsze banele wychodzą. Eksplodują tą bandzie Marinesów prosto w twarz. Tutaj też informacja, przyznam się, że do końca nie wiedziałem o tym, że tak jest, ale wiadomo, że terranie mogą kraść przybudówki dla budynku, jak tutaj było widać. No niestety, mimo że gra się w parze, mamy pełną kontrolę, jakby to nie możemy korzystać z bunkrów, które nasz partner wybudował. Tam było widać, że próba tych zapakowania Marisów od Highborna do bunkra wybudowanego przez Caput. Tu jak widać, troll robi coś, co może, czyli robi linię taką obronną przeciwko tej bandzie. Przyznam się, że wyszłoby to chyba znacznie lepiej, gdyby ona była tutaj troszeczkę bliżej przysunięta. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i jak zobaczymy tutaj dalej, to przyznam się, że brakuje tutaj w arsenale terrańskim czegoś, co przy tym próbie założenia kontejna by się bardzo, bardzo przydało, a mianowicie właśnie czołgów, które te jako widać jako pierwsze będą dopiero będą budowane. Jeszcze tutaj spojrzymy, to Caputo ma bardzo dużą ilość niewykorzystanego energii, mógłby to wykorzystać do ściągnięcia tych mułów. Dobrze, że pracują nad upgrade'ami, jak widać Highborn już ma plus 1 do pancerza, Caputo pracuje nad plus 1 do ataku. No, podobnie Heimel także nie wykorzystuje do końca swojej energii, teraz gdzieś to zostało. No i jeszcze dodatkowo widzimy, jeden SCV-ka się obija. Tutaj jeszcze troszeczkę pracują, to jest druga, która także się odbija. Przyznam, że to mogło być niezłe zagranie, wyprodukować tu Planetary Fortress. I przy okazji zbierać te minerały, te, które jest, a Highborn odpowiednio reaguje i produkuje swoją ekspansję na złotych minerałach. Dobra, i to był taki początek, kiedy to wszystko pięknie i ładnie wychodzi, a teraz przejdę może do takich uwag, o których wcześniej rozmawiałem w tych meczach, które dwa razy się już nie nagrały. Mam nadzieję, że do 3 razy sztuka. Teraz zmieniłem już dysk i partycję, więc to powinno się nagrać, a jak nie, to po prostu ten mecz chyba więcej nie zostanie przeze mnie nagrany, albo wrzucę go w takim formacie, w jakim to wszystko zostanie. To jak widać, ta linia kanonu plus wsparcie z zelotów i stalkerów radzi sobie z tym
atakiem, odpycha go. Brak tutaj wsparcia czołgów, które mogłyby spokojnie spoza zasięgu kasować, bombardować te jednostki, zarówno te roachy, jak i te stalkery. Przyznam szczerze, że do przeładowania takiej linii bunkrów, no stalkery są średnie. Raz, że tutaj by było według mnie dużo, dużo lepsze, większa banda zelotów z szarżą. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to roach, ok, są dość dobre, ale banele, jakby wynaleźć im poruszanie się, czego przeciwnicy nie zrobili, to tutaj by spokojnie po tym klipie mogłyby tam troszeczkę bardziej zaszaleć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Ta mapa się kompletnie nie nadaje do kontejna, a powód to jest ten tutaj klifik, który tutaj widać. I teraz mamy tak, w przypadku Protossa, Blink Stalkery, plup, i gonitwa przez tą całą drogę do kompletnie niebronionej bazy Highborna i Caputo. To jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, które przyznam szczerze, że jak oglądałem ten mecz po raz pierwszy, a raczej nagrywałem go po raz pierwszy, to właśnie War Prism. Wykorzystanie tego Warp Prisma do przetransportowania paru jednostek to raz, a później przekonwertowanie go w tą fazę jakby działania jako pylon i warpowanie jednostek wprost tutaj do niebronionej bazy Caputo i Highborna i skasowanie im tego, co, o co w tej grze chodzi, czyli odpowiedniej siły zaopatrzeniowej w minerały i gaz, a przeciwnicy wykorzystują to do tego, żeby założyć ekspansję tutaj, co zaraz to zobaczycie, wprost pod nosem postawionej wieżyczki przez Highborna. Więc zarówno Highborn, jak i Caputo wiedzą o tym, co tu się dzieje. To jest czysta, czysta głupota. Trzeci sposób tutaj na rozwiązanie i próbę poradzenia sobie z tym. I tutaj zatrzymam na chwileczkę. To są kolosy, które przecież po tych klifach mogą spokojnie sobie przejść i, że tak powiem, jak walec przejdą po tym, co istnieje tutaj w tej bazie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Słyszeliśmy właśnie przed chwilą Nidusa, który właśnie miałem przejść zaraz do zagrania ze strony Zerga, co on tutaj może zrobić. Więc Nidus to jest pierwsze rozwiązanie, jakie przychodzi do głowy. Tym bardziej, że mają do tego technologię, więc mogą to zrobić. A teraz spójrzcie na to, mamy tutaj. Zaraz wydostanie się Nidus. Spójrzcie na to, co robi Caputo i co robi Highborn w tym momencie. Wychodzi Nidus. Research complete. Cisza. Zero reakcji ze strony Caputo. Zaraz wyjdzie Nidus. Zero reakcji ze strony Highborna. Już wiecie, o co mi chodzi? Nidusa słychać, obojętne gdzie, to po całej mapie Nidusa jest słychać, że gdzieś wyszedł Nidus. To nie jest tylko tak, że jak się widzi swoim gdzieś tam, to gdzieś to działa. Przynajmniej o ile ja miałem przyjemność grania, czy z zastosowaniem Nidusa, czy ktoś stosował Nidusa na mnie, zawsze było słychać, że gdzieś ten Nidus wyszedł. Więc nie wiem. Może to jest próba właśnie odpowiedzi chłopaku na tego Nidusa, czyli atak frontalny na bazę swoich przeciwników. Ale taka siła, która tutaj na nich czekała, spokojnie ten atak odpiera, co zresztą odpowiednio widać. A przeciwnicy Pcim, przyznam szczerze, dobre rozwiązanie. Założenie ekspansji tam, gdzie jest Nidus, ale jeszcze lepsze rozwiązanie, jakie byłoby wykorzystać 8 roachy albo nawet większą ilość i wparować tutaj do tej bazy. Reakcja na to mogłyby być dwie. Pierwsze, próba cofnięcia się ze swoją armią do obrony swoich mainów,
co w tym wypadku podejrzewam, że byłoby głupim pomysłem, przynajmniej ze strony Highborna, gdyż on ekspansję posiada, więc to mogło być cofnięcie się albo przeniesienie tej ekspansji bliżej, przeniesienie to na drugie złote minerały, to jest jedna sprawa. Druga, no, Caputo, mamy 19 minutę, macie kontrolę nad mapą, brak wciąż ekspansji. Jedno miejsce, gdzie można było, to jest tutaj. Drugie miejsce to jest tutaj. Aż się prosi o takie, za przeproszeniem, kopa w dupę za takie zagranie, że wciąż tego nie ma. Tym bardziej, że jeżeli spojrzymy tutaj na jakby przychód, jaki tu wszystko istnieje, no to wiadomo, dzięki mułom i posiadaniu złotej ekspansji, największy przychód jest po stronie Highborna, chociaż przyznam szczerze, że w 19, no prawie już 20 minucie posiadanie tylko 25 SCV-ek to jest, no, koszmar. Ale, no, poza tutaj, na chwilę obecną, poza trolem, Caputo ma najniższy przychód. A to jest spowodowane tylko tym, że troll z tego swojego bazę główną już wyeksploatował i transportuje teraz swoje probki do ekspansji. Więc jeżeli on to dokończy, to osobą, która ma tutaj najmniejszy przychód, pozostaje Caputo. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, teraz wyszły ultrasy. Zapakować 2 czy 3 ultrasy, przyatakować tą bazę. Kolejna, jeżeli by dobrze zagrali, to wykorzystanie, nie wiem, Ventransaxów w Overlordach i przetransportowanie ich poza ten klip. Nie wiadomo już co dalej, tak? Mamy tutaj ultrasy, które bez większych problemów ze wsparciem tych stalkerów, tutaj większa ilość tych immortali by się przydała, żeby tą linię jakby przełamać, tą linię siege. No ale bez większych problemów, no pierwszy snipe, który tam poszedł dopiero na... bez większych problemów przełamuje ten atak. Czyli nawet, tak jak to wspominałem, nie potrzeba zbyt dużych sił do tego, żeby odeprzeć atak przeciwnika. No tutaj dobre zagranie i przeniesienie tych dronek do swojej ekspansji. Teraz widzimy po raz pierwszy, odkąd pojawiła się ta ekspansja, o której chłopaki wiedzieli, Caputo, bo przepraszam, że uprzedzam trochę fakty, ale wiadomo, niepowodzenie w nagrywaniu troszeczkę je ubiegam. Ta banda Marinesów zostanie przetransportowana i uderzy, o tutaj widać właśnie na minimapie, jak się przesuwają, i uderzy na tą ekspansję. To jest jakby kolejna taka uwaga. Chłopaki wiedzieli o tej ekspansji. Powinni coś tam więcej zadziałać i szybciej próbować coś z nią zrobić, czyli, jak to się mówi, zagłodzić swoich przeciwników. Ale, tak jak wspominałem, to nie jest mapa do tego. Tutaj też jest kolejna sprawa. Zamiast atakować, no, okej, dobra, szybko udało się ściągnąć tego pylona. Ja bym przesunął tych swoich Marinesów tu, żeby przeatakować to, co w tym momencie się liczy, czyli nie armię, tylko siłę roboczą. To jest jakby taka tutaj uwaga do tego ataku na ten. Heimer tutaj dobrze reaguje i zakłada swoją kolejną ekspansję. No super, Caputo tutaj, ale 24 prawie minuta. Dopiero pierwsza ekspansja, gdzie przeciwnicy już ze swoich korzystają. I tak jak tutaj jeszcze wspominałem, no widać, że Heimer będzie szedł w Battlecruisery. 22 SCV-ki, 28, przychód 200, 200, gdzie przeciwnicy mają prawie 800, prawie 7, no 620, to 600 zaokrąglimy, to tak. W tym momencie, no, main zostaje już prawie wybrany, złote minerały tu także, więc baza Heimorna także już w tym momencie troszeczkę spada, jeżeli chodzi o ten przychód. Więc, no, przyznam szczerze, to, co się tutaj wszystko dzieje, nie wiem, czy to źle świadczy o przeciwnika, którzy, no, przepraszam, ale zagrali chyba na najgorszym poziomie, jaki mogli. Tutaj będzie tylko ładnie. Ładny nuklear i Ghost wzbogaca się o 17 trupów. I tutaj też jest szybki rzut okiem. Jest on widoczny, jest w zasięgu tych działań, jakby przesunięty został tutaj, mógłby spokojnie, bez większych problemów, kasować te jednostki.
Teraz kolejna, 25 minuta. Pierwszy atak Farszetkami na bazę Zerga. I przyznam szczerze, że szkody zerowe. Skasowanie tylko jednego Roach Warrena. No, lepiej już by było skasować, próbować, albo skasować tutaj TH, albo przynajmniej budynki od gazu, albo chociażby same harwesterki, same te dronki. No, teraz tylko dobre zagranie i kasowanie tutaj odpowiedniego tego, czyli mamy Lydusa, choć przyznam szczerze, że nie wiem, po co wyciągnę te ultrasy pcimi. Bo po raz kolejny przypomnę, że powinien wykorzystać i uderzyć na mainy Caputo i Heimerdla. Bez większych problemów by się tutaj zmieścił, a jakby udało mu się skasować supplye, to sorry, ale spójrzmy na to. 132 na 137, no to Heimerd miałby troszeczkę supplya, a Caputo zostaje zablokowany. Nie może wybudować żadnej nowej jednostki, a za dużej liczby tutaj ich nie posiada. No tylko nękanie teraz tych ultrasów, które zamiast uderzyć, to teraz dopiero uderzają na tą złotą ekspansję. To jest zdecydowanie za późno. Owszem, no ultrasy wiadomo, nie są odpowiedzią na przeciwko banszetkom, chyba że się nauczą skakać i w powietrzu atakować, to wtedy może coś tam zdziałają. No ale tak jak wspominałem, wiedzieli o tych ekspansjach, mieli założonego kontejna na bazę przeciwników, wysyłać jakieś siły ekspedycyjne i kasować te ekspansje, nie pozwolić przeciwnikom na rozrastanie się. Przecież właśnie chodzi o to, że intencją założenia kontejna to jest takie zblokowanie przeciwników, że przejmujemy kontrolę nad mapą i nie pozwalamy mu nie pozwalamy mu wyjść. Jak to się mówi, zagładzamy tego przeciwnika. A tu, proszę, dwie w pełni działające ekspansje. Owszem, teraz dopiero rusza. Mamy 29 minutę i pierwszy atak większymi siłami na główne mainy swoich przeciwników. Bo owszem, ten atak, jak widać tutaj, on się powiedzie, tak? Straty zostaną, przynajmniej jeżeli chodzi o trolla, dość mocno zadane. Ten ilość, no wiadomo, tutaj widać, że tech zostaje praktycznie cofnięty do epoki kamienia upalnego, jak ja to mówię. Banszetki, marudersy i ta siła, która po prostu tu jest, bez większych problemów to wszystko kasuje. Ale jest to zdecydowanie za późno. Przeciwnicy, gdyby dobrze z głową zagrali, to oni by ten mecz wygrali. Raz, że zastosowali tego World Prisma, o którym tutaj wspominałem. Nie? Zamiast zaatakować, to oni, no okej, no dobra, założenie ekspansji, wiadomo, jest ważne. Ale także nękanie swojego przeciwnika jest bardzo ważne. Tutaj jeden ultras, który jakimś cudem ocalał z pogromu, chyba się obraził, ustawił z boku i powiedział: nie, ja tam nie idę, zostawcie mnie w spokoju. No, teraz pierwszy ping na niego, zobaczmy jak on tutaj zostanie zaraz. O, idzie sobie, biegnie tam w morkę, taka uśmiechnięta, teraz chyba zobaczył tą siłę, chciał uciec. No niestety nie udało to mu się wykonać. No i także Zerg zostaje teraz cofnięty, ale ma dwie ekspansje. Dobrze, zawsze, że to troszeczkę po co budować dwa Evolution Chamber, jeżeli się z nich nie korzysta. Po co budować Hydry bez... O, teraz dopiero chyba jak je usłyszał, to produkuje plus jeden do ataku zasilowego. No a te barżetki to by się przydały, żeby już się odklołkowały. No i wiadomo, to już jest, tutaj nie ma co ukrywać, początek końca przeciwników. I dobrze kojarzę, to troll zaraz tą grę opuści, bo już to zrobił. A
A tutaj Highborn odpowiednio reaguje, czyli ustawia swojego Siege Tanka na Cliffie i będzie miał krótką piłkę, jeżeli chodzi o bombardowanie tutaj linii minerałów i nawet Maina. W tym momencie to już nie jest do końca natural, to już jest Main rola, która teraz przy takich batach dopiero się wycofa z tej gry. Tak jak... O właśnie, to o tym mówiłem. Tak jak wspominałem, to już jest początek końca. Marta szybkie użycie paru Yamato i Nexus błyskawicznie pada. No ale tak jak wspominałem, to już w międzyczasie przeciwnik próbuje się odgryzać, atakuje i kasuje w pełni wyeksploatowaną bazę. No chyba nie wiem, nie ma niczego głupszego. No ale dobra. Troll jak widać jest odwidziany. Przepraszam, że tak powiem, ale no, widać gdzie są jego budynki, a pozostają tylko dwie haczerki i na tym w zasadzie jest koniec. Ta armia tutaj spokojnie już sobie z tym wszystkim poradzi, tym bardziej, że nie ma jej kto tu zagrozić. Jedna hydra, no i o, jeszcze królówka chyba tak wyszła, tylko na pokaz, aby zrobić tak zwany last stand. No i jeszcze zły rally point ustawiony, więc te jednostki błyskawicznie po prostu są wycinane w pień. No i banda banszetek zaraz dwoma strzałami kasuje tutaj tą wszystką królówkę i jeszcze ma krótką piłkę, jeśli chodzi o te budynki technologiczne, no i także robotników, więc także tutaj, no teraz dopiero, spójrzcie na 35 minuta, kiedy banda od Cibia próbuje coś tutaj zdziałać, jest już zdecydowanie za późno. Jedna taka jeszcze uwaga tego całego meczu, to dla chłopaków, zarówno Highborna, jak i Caputo, którzy to można by powiedzieć, że spokojnie, bez, przez cały mecz to wszystko kontrolowałem, no a Cibi ładnie się żegna i opuszcza tą grę, co kończy się wygraną Highborna i Caputo. 35 minut gry, tak, Battlecruiser, a brak upgrade'ów na pancerz, na atak. Spójrzmy, gdzie mamy jakiegoś czołga, tym razem Caputo, brak upgrade'ów. I tu chyba widzieliśmy, tak, Highborn, plus 1-1, tylko. Piechotę gdzieś, Caputo, lotnictwo, także 0-0. I jeszcze spojrzymy także na... jest gdzieś jakiś czołg od Highborna? Czy go nie będzie? Chyba nie ma. Już, no ale dobrze, no to także jest 0-0. Brak upgrade'ów. Raz. Brak reakcji na Dusa, który się pojawił. Dwa. Długi brak reakcji na działającego ekspansję Trolla. 3. To jest... O, jest jednak czołg Highborna, także 0-0. No to mamy tutaj ten... Przyznam szczerze, nie wiem, kto ten mecz gorzej zagrał. Czy Highborn z Caputem, czy Pcimi z Trollem. No tak jak wspominałem, to nie jest mapa na Containa, a jeżeli już, to powinno się także pilnować tych tu... tego całego klifu, no i czasem tutaj postawić, czy gdzieś nie próbują robić bokiem rzuta. No i zagranie po stronie przeciwników, którzy nie wykorzystali tego, że cała armia była skupiona i próbowała założyć im Containa i nie zniszczyli mainów. Caputo i Highborna. Pomimo tych wszystkich uwag, które tutaj padły, mam nadzieję, że ten mecz jakoś wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.